Cześć! Z tej strony Sydonia i witam Was na kanale Planszowe Newsy. Jak widzicie po opisie, ten materiał nie będzie związany stricte z newsami z branży gier planszowych, tylko jest to vlog, kolejny zresztą nasz vlog, czyli taki luźniejszy materiał, gdzie pokazujemy, w co nasza redakcja ostatnio grywała i troszeczkę opowiadamy o niektórych grach, i tych starszych, i tych nowszych, co do nas przyszło, co ostatnio kupiliśmy i tak dalej. I co mamy w dzisiejszym odcinku? No widzicie to też po opisie właśnie. Czyli mamy trzy gry, które łączy jeden autor, czyli pan Steve Finn. Jest to Biblios w wersji Roll and Ride, dwuosobówka Nanga Parbat oraz Mining Colony. To są wszystkie gry, które były na Kickstarterze. Trochę może mniej w Polsce znane, ale zobaczycie po tym materiale, że warte poznania. Oraz coś, co widzieliście w ostatnim blogu, że otwierałam karton, czyli robiłam taki, tak można powiedzieć, uncartoning, czyli Unmatched od Ogry Games, słuchajcie. Pograłam, będą moje wrażenia, będą przebitki z grania. Oprócz tego w ostatnim tygodniu tak się złożyło, że miałam po raz kolejny swoje 18 urodziny, więc będziecie też widzieli właśnie przebitki z mojego spotkania urodzinowo-growego, szykowanie jedzenia i to, co też graliśmy na tych właśnie urodzinach. Ja idę sobie nalać kawę, a Wam życzę miłego oglądania. A ja tak piję kawę. Wyszłam sobie na piwko i zobacz, jaki miły widok. Ludzie grają w molki. Jesteśmy nad Wisłokiem. Fajnie. Jest piątek, więc ja powoli szykuję się na sobotnie granie, ale nie będzie to od takie zwykłe granie jak w każdą sobotę, tylko granie pod znakiem urodzin, moich akurat urodzin. I w ekipie mamy taki zwyczaj, że osoba, której właśnie świętujemy urodziny, wybiera, w co będziemy grać. I to jest zestaw gier,
który wyjęłam z półki na jutro. Nie brałam, wiecie, niczego cięższego, żadnego Eurasa, raczej takie luźniejsze rzeczy, więc od razu Wam pokażę. Mamy Bibliosa, tego właśnie Roland Wright, o którym możecie posłuchać w dalszej części materiału. Po prostu kolejnej ekipie chcę ten tytuł pokazać. Skoro mamy imprezę, no to musi być Sushi Go Party. Zdecydowanie jeden z takich moich ulubieńszych fillerów. Taka, wiecie, szybka karcianka z draftem, gdzie zbieramy sety, zbieramy właśnie karty tych wszystkich potraw japońskich. Każda z nich ma jakiś inny system punktacji. Bardzo znany tytuł, tutaj dużo mówić. Dynamiczna karcianka, bardzo wciągająca mimo swojej prostoty. Bardzo lubię gry słowne, więc oczywiście reprezentanta tego typu gier również wyjęłam i akurat padło na Dżem Dobry. Mam wrażenie, że to taka gra, która trochę przeszła bokiem, o której mało się mówi, a ją mega lubię. Jest kooperacyjna, słuchajcie, z elementem dedukcji, bo każdy ma przed sobą zakrytą literę, odwróconą właśnie kartę i dając wskazówki wspólnie, musimy wydedukować, jaką właśnie literę mamy przed sobą. To tak mówiąc w uproszczeniu, słuchajcie, świetnie to działa, ja naprawdę mega ten tytuł lubię. Mamy Mikro Makro, w ostatnim vlogu mogliście o tym tytule więcej posłuchać, ja wtedy nie przeszłam jeszcze wszystkich scenariuszy, także sobie, wiecie, dawkuję je tak naprawdę, więc w planie mamy jakieś 1, 2, 3 scenariusze pewnie przejdziemy. No i jedna z moich też ulubieńszych gier, czyli Pokój 25, tam w środku ma dodatek Escape Room, właśnie z nim będziemy grać. Jak się z nim gra, no to gra jest czysto kooperacyjna i ten dodatek Escape Room jest świetny, bo on wprowadza nam po prostu takie, wiecie, scenariusze łamigłówki, gdzie przemieszczamy się po tej kafelkowej planszy i musimy odnaleźć pewne pokoje, które pozwolą nam dociągnąć karty zagadek i te karty potem musimy rozwikłać. O co w nich chodzi? Musimy podać kod, iść do pokoju, który pozwala nam ten kod wpisać i dopiero wtedy, jak rozwiążemy cztery kody, cztery takie właśnie zagadki, to możemy udać się do tego tytułowego pokoju 25 i uciec, no i tym samym wygrać grę. Nie jest to proste, powiem Wam, ale no dodatek Escape Room jest po prostu świetny, słuchajcie. Ja teraz idę do kuchni, bo trzeba też jakoś gości nakarmić, więc będziecie widzieć przebitki z szykowania posiłków. No i tyle ode mnie na ten moment. We'll be right back.
Okej, mi to podpowie... A nie, ty jeszcze układasz. Nie? No muszę wam pokazać, co dostałam na urodziny. Mimo, że nie są to planszowe rzeczy, no ale sami rozumiecie. To, co do mnie przyszło już kilka dni temu, czyli dwie lampy od Piotra. Świetny prezent, który będzie mi ułatwiał tutaj nagrywanie. Potem widzicie dwie poduszki od mojej kochanej przyjaciółki Marysi, która tak samo kocha serial Friends jak ja. Także będziecie na pewno te poduszki widzieć w kadrach leżące za mną. No i od moich kochanych chłopaków dwie książki. Harda Elżbiety Herezińskiej, powieść historyczna o Świętosławie, o córce Mieszka I. Słyszałam same dobre rzeczy o tej książce, że autorka rewelacyjnie łączy właśnie historię z fikcją, także jestem bardzo ciekawa. No i Rzeźnik z Niebuszewa, słuchajcie, to jest historia na faktach o człowieku, który mieszkał w moim rodzinnym mieście, który w latach 50. zamordował kobietę, rozkawałkował ją. Chodziły zresztą później plotki, że zamordował tak naprawdę więcej osób, że wyrzucał ich części do pobliskiego stawu, że sprzedawał mięso na targu i tak dalej. Wiecie, lata 50. ciężkie czasy. Generalnie ja bardzo lubię taką tematykę kryminalistyczną, wiecie, na faktach, seryjni mordercy i tak dalej. Mam trochę książek właśnie z tej kategorii, więc jeżeli jesteście ciekawi, to mogę w jakimś przyszłym vlogu zrobić taką właśnie przebitkę, pokazać wam, co mam na półce z książek właśnie związanych z kryminalistyką. Także dajcie znać w komentarzu, czy jesteście zainteresowani. Natomiast ja tutaj się mega cieszę z tego, co dostałam. Świetne prezenty. Dzięki wszyscy kochani, którzy o mnie pamiętaliście. Dobra, idę tutaj raz, dwa, to będę, a jeszcze sobie zamaluję ten czerwony. Maluję ten czerwony. I ten, tutaj doszłam do znaku zapytania, czyli rzucam, sobie zamaluję ten. Dobrze. Czyli to poszłam. I teraz idę, ten plusik, to sobie niebieski tam na plusik. Pogadajmy sobie zatem o tych trzech grach, których właśnie przebitki widzieliście przed chwilą, że je ogrywałam, ale zanim do nich dojdę, to taki wstęp, słuchajcie. Parę lat temu szukałam gry, która będzie fajnym filerem i na forum gier planszowych kilkukrotnie pojawiła się gra Biblius. Ona w tamtym czasie była trochę trudno dostępna, ale udało mi się ją dostać. Grałam w nią i bardzo mi się podobała, mimo że to jest forma licytacji, za którą ja tak średnio przepadam, ale jako całość Biblios przypadł mi do gustu. I w ten sposób pierwszy raz spotkałam się z grą pana Steve'a Fina. Kilka lat później Granna wydała grę Kwiaciarynka oraz Niezłoziłka, które też są właśnie tego samego autora. No i tak dochodzimy do tych trzech tytułów właśnie, czyli do kolejnych gier tegoż autora, które miałam okazję poznać, słuchajcie. I to, co jest charakterystyczne dla właśnie pana Steve'a Fina,
to jest to, po pierwsze, że on gry swoje wydaje przez Kickstartera, przynajmniej te w ostatnich latach, a po drugie, wszystkie jego tytuły, przynajmniej te, które poznałam i te, które kojarzę z BGG, z wszelakich opisów, to są gry, które można spokojnie nazwać grami rodzinnymi. To są takie gry na 20, 30, 40 minut, takie raczej lżejsze, on Eurasów jakichś wielkich nie robi. No to więc przyjrzyjmy się tym trzem konkretnym tytułom. Słuchajcie, jeżeli chcecie posłuchać zasady, bo ja tutaj nie będę ich jakoś szczegółowo omawiać, to oczywiście zachęcam, linki będą na dole, bo je osobno nagrałam. Tutaj Wam tylko powiem pokrótce o każdym z tych trzech tytułów oraz powiem, które z nich bardziej mi przypadły do gustu, a które troszkę mniej. Zacznę sobie od Nanga Parbat. To jest gra, która jest stricte dwuosobówką i możecie w nią nawet sobie, słuchajcie, ją przetestować, bo ona jest dostępna na Board Game Arena w bezpłatnej formie, więc można to spokojnie sobie zagrać. Ja zresztą właśnie w ten sposób ją poznałam, czyli najpierw online, a potem grałam w fizyczną kopię. To jest tytuł, gdzie jesteśmy himalaistami, będziemy się wspinać po górze, a mechanicznie jest to taka dość wredna gra w podmienianie swoimi himalajstami zwierzaków z planszy, w wykorzystywanie tych zwierzaków, żeby odpalać bonusowe akcje, do tworzenia grup tych swoich himalajstów, żeby stawiać namioty i z nich zdobywać punkty. Wredność tkwi tutaj w dwóch punktach. Po pierwsze w punktacji, bo mamy walkę o to, komu pierwszemu uda się pewną konkretną grupę z konkretnej liczby złożonych himalajstów stworzyć. A po drugie, wredność polega na tym, że te zwierzaki z planszy możemy brać tylko z określonych obszarów, a te obszary wyznacza nam postać przewodnika. A to, gdzie stoi przewodnik, wpływ właśnie mają gracze. To tak pokrótce, słuchajcie. Gra jest szybka, to jest jakieś 30 minut, jest prosta, ale ma takie coś takiego przyjemnie wrednego i przyjemnie do pokombinowania. Drugi tytuł, Mining Colony, to jest za to propozycja dla osób, które lubią gry kafelkowe, lubią gry, gdzie sobie zapełniamy swoją planszetkę tetrisowymi właśnie kafelkami. I w Mining Colony będziemy tworzyć właśnie swoją kolonię, mamy planszetkę i mamy element takiej licytacji, gdzie będziemy właśnie karty zagrywać wszyscy naraz, odsłaniać, kto dał wyższą wartość, będzie jako pierwszy wybierał zestaw elementów, a wśród tego właśnie zestawu elementów są i kafelki, ale także kryształki, figurki statków i figurki ludzików. I cała gra to jest nie tylko zapełnianie swojej planszetki, tak jak wiecie, w patchworku na przykład. Zresztą tutaj też na koniec gry, jak zostaną nam puste pola, to nam minusują, tak jak właśnie we wspomnianym patchworku. Ale chodzi o to, żeby tak te kafelki ustawiać, żeby narysowane na nich budynki były w pewnej konfiguracji, bo na tych budynkach będziemy właśnie ustawiać i te kryształki, i te ludziki, i te statki i chcemy, żeby one stały w pewnej odległości od siebie, bo ta odległość będzie nam determinowała, że możemy tam dołożyć stacje badawcze i outposty, czyli kolejny rodzaj struktur, rodzaj budynków, który nam punktuje. Bardzo fajna przestrzenna łamigłówka. No i ostatni tytuł, Biblios, Quill and Parchment, czyli to jest Biblios w wersji Roll and Write. Czyli ten Biblios, który Wam pokazywałam na początku, od którego zaczęła się moja przygoda z grami pana Steve'a Fina. Potem po tym Bibliosie powstała wersja kościana, w którą ja akurat nie grałam, a teraz ogrywałam wersję Roll and Write, słuchajcie. I to jest taki typowy przedstawiciel tego gatunku, czyli mamy kości, mamy planszetki suchościeralne, będziemy tymi kostkami rzucać, będziemy zaznaczać symbole, które nam wypadły, ale to jest tutaj ciekawe, to jest podział na dwie fazy gry, bo w pierwszej fazie będziemy kumulować pewną sumę wpływów u łopata, a potem będziemy tą sumą licytować to, w jakiej kolejności będziemy dobierać kości.
Kości służą nam do tego, żeby zakreślać księgi. Mamy po prostu takich 5 torów, je zakreślamy, chcemy jak najwięcej zakreślać. Mamy tam też walkę o to, kto pierwszy zakreśli wszystkie księgi w danym kolorze, bo wtedy się dostaje bonusowe punkty. Generalnie wszystko kręci się właśnie wokół tych torów ksiąg, żeby je jak najefektywniej po prostu zamazywać. No i na koniec liczymy punkty. Gdybym miała ułożyć te gry w takiej kolejności, która mi przypadła najbardziej do gustu, którą bym najprędzej wyjęła na stół właśnie z tych trzech, to bym ułożyła je w kolejności takiej, jak tutaj widzicie, patrząc od dołu. Czyli Mining Colony, ja bardzo lubię gry kafelkowe, więc ta przestrzenna właśnie kafelkowa gra bardzo mi przypadła do gustu. Na drugim miejscu dałabym tego Bibliosa Roll'n'Ride, chociaż powiem Wam, że on już jest bardzo tak blisko tego Mining Colony, jeżeli chodzi o fan z rozgrywki. No i na ostatnim miejscu dałabym Nanga Parbat. Fajna dwuosobówka, ale nie jest jakoś to taka, wiecie, nie zrobiła nam jakiegoś takiego mega, mega wrażenia, słuchajcie. Ja mam świadomość, że te gry generalnie są trochę trudno dostępne w Polsce, one były właśnie na Kickstarterze. W sklepach polskich, no chyba mało sklepów ma właśnie w swoim asortymencie. Natomiast jeżeli będziecie mieli okazję spróbować, to jak najbardziej zachęcam, bo o żadnej z tych gier nie mogę powiedzieć, że była jakaś słaba. Jestem w trakcie partii solo, swojej pierwszej w Łąkę i powiem Wam, że zadziwiająco przyjemnie gra się w tym trybie. Gramy przeciwko Włóczy Kijowi, który ma tutaj taką swoją planszetkę oraz stos żetonów szlaków w nieużywanych kolorach. No i generalnie za pomocą tego będziemy właśnie nim sterować, on będzie nam podbierał karty. Dzieje się to w ten sposób, że odkrywamy żeton szlaku, sprawdzamy jaki ma kolor, patrzymy gdzie leży właśnie żeton w tym kolorze i to znaczy, że z tej krawędzi właśnie nam kartę będzie podbierał. Patrzymy także na wartość, czy to jest akurat czwóreczka, sprawdzamy gdzie jest czwóreczka właśnie na jego planszetce i w tą wnękę wsadzamy żeton szlaku i zabieramy kartę, która trafia na jego stos właśnie punktacji. I w ten sposób właśnie zarządzamy tym włóczykiem, a turę swoją rozgrywamy tak jak normalnie gra się w Łąkę. Bardzo fajnie. Atakujesz kogo? Bo nie widzę. Sindbada. No dawaj tu kartę. Ja nie widzę, bo kręcę. Jeśli walczący przeciwnika jest bohaterem, wartość tej karty wzrasta do 5. Czyli atakujesz mnie za 2. Dwa. A ja mam po walce przesunąć Sindbada maksymalnie o 3 pola. No, ozo! Na końcówkę tego vloga zostawiałam sobie do mówienia Unmatched. A wiecie dlaczego? Bo jest to dla mnie jedno z największych pozytywnych zaskoczeń tego roku, słuchajcie. Ja oczywiście wiedziałam wcześniej o istnieniu tej gry, znałam ogólny koncept, wiedziałam, że to jest naparzanka, że to jest gra, w której chodzimy po planszy i wykonujemy ataki po to, żeby zjechać przeciwnikowi życie do zera. Ale to jest taki typ gry, który nie wpada u mnie na wishlistę tak z automatu. Więc jak Unmatched do mnie przyszło, to podeszłam do tej gry bardzo neutralnie, wiecie, bez żadnych jakichś wielkich oczekiwań. I nie sądziłam, że w tak prostym koncepcie
jest tyle frajdy. Same zasady gry są banalnie proste i pewnie wyskoczą Wam teraz w prawym górnym rogu, gdzieś tutaj albo tutaj, bo są już nagrane, wrzucone na nasz kanał. Ale co Wam mogę powiedzieć? Jest to asymetryczna naparzanka, typowa gra, gdzie po prostu chcemy jak najszybciej, jak najefektywniej zagrywać karty, poruszać się po to, żeby po prostu pokonać naszego przeciwnika. W tym pudełku w Bitwie Legend mamy cztery postaci. Każda jest inna, każda ma swoją talię składającą się z 30 kart i swoją taką specyfikę tak naprawdę, bo na przykład Sinbad wykonując akcję manewru może dodatkowo się poruszać, czyli jest taki, wiecie, szybszy, bardziej po tej planszy się przemieszcza. Mamy Meduzę, która jeszcze przed akcją swoją główną atakuje w swojej strefie. Mamy kogoś jeszcze, Króla Artura, który może wzmacniać swój atak. I mamy Alicję, która w zależności od tego, czy jest małą Alicją, czy jest dużą Alicją, to ma pewien bonus albo do ataku, albo do obrony. Więc każdą postacią dzięki temu gra się inaczej i trzeba inaczej myśleć, poruszając się właśnie po tej planszy i zagrywając karty. A sama gra, no to po prostu, tak jak mówię, chodzenie po planszy, gdzie mamy pola, takie okrągłe bitew, one są w kilku kolorach. Te kolory nam określają strefę, bo mamy takie coś jak atak wręcz i atak dystansowy. Jeżeli atakujemy wręcz, no to po prostu po sąsiedzku figurkę przeciwnika. Jeżeli atak dystansowy, no to możemy, jak sama nazwa wskazuje, na pewną odległość. Ale jeżeli ta figurka przeciwnika znajduje się w odpowiedniej strefie, no znaczy tej samym kolorze, co nasza figurka. Dlatego te pola właśnie mają kilka kolorów. Kiedy atakujemy, zagrywamy kartę, a przeciwnik może, nie musi zagrać kartę obrony. Więc to jest główny cel, główna rzecz, którą będziemy tutaj robić, czyli tak się przemieszczać, tak, wiecie, manewrować swoją ręką, tak ją zarządzać tymi kartami, żeby nie wypstrykać się też za szybko z kart, bo też jest tutaj bardzo to istotne, że jeżeli nam się karty skończą, no to już nie dobieramy ich więcej. Więc tutaj trzeba dobrze zarządzać, tak? Czy atakujemy, czy zagrywamy kartę na obronę, czy jednak tutaj odpuścimy, niech nam już to obrażenie przeciwnik zada, a sobie kartę zostawimy na kiedy indziej, bo tutaj dość łatwo jest właśnie pozbyć się tych kart i nagle mieć, wiecie, jedną kartę na ręku albo dwie i nagle jesteśmy troszeczkę w czarnej daleko, po prostu, mówiąc krótko. Więc no, frajda jest niesamowita i w tym pudełku, tak jak wspomniałam, mamy cztery postaci. Natomiast mamy jeszcze takie coś, jak Unmatched Robin Hood i Wielka Stopa. I słuchajcie, co to jest? Generalnie jest to samodzielne pudełko, tak? Tylko że na dwie osoby, bo mamy właśnie tych dwóch naszych tytułowych bohaterów. Ja akurat jeszcze w tych bohaterów nie grałam, bo grałam właśnie tylko w Bitwę Legend na razie. Ale jeżeli nie jesteście pewni, czy ta gra Wam przypadnie do gustu, to jak najbardziej możecie sobie kupić najpierw właśnie Robin Hood i Wielka Stopa, bo to pudełko po prostu jest tańsze, bo jest mniejsze, tak? Jest mniej tej zawartości, mniej tych bohaterów. Więc jeżeli gracie na dwie osoby i chcecie sobie przetestować po prostu grę, to jest bardzo dobry sposób, żeby to sobie kupić. I to jest po prostu samodzielna gra. Tu macie wszystkie komponenty, żeby rozegrać dwuosobową, jak najbardziej fajną partię. Natomiast jak macie jeszcze później tą część, to właśnie odkładam i biorę, to Robin Hooda i Wielką Stopę możecie sobie dołączyć potem do Bitwy Legend, albo na odwrót, tak? Czyli te dwa pudełka razem działają, ale działają również osobno. No cóż Wam jeszcze mogę tutaj, słuchajcie, dodać? Czy jest jakiś minus? Jest, dla mnie, tak? Osobiście jest taki jeden minusik. Ja bardzo często gram w trzy osoby. I generalnie w Bitwę Legend można grać od 2 do 4 graczy. Jest tak na pudełku, 2 do 4 graczy, no bo mamy w końcu w środku 4 bohaterów. I rozgrywka na 3 i 4 osoby jest drużynowa. Jak to wygląda? Wygląda to w ten sposób, że dzielimy się na dwie drużyny. Jeżeli gramy w 4 osoby, no to po prostu gramy 2 na 2. Jeżeli natomiast gramy w 3 osoby, no to jedna drużyna składa się z 2 osób i wtedy każdy prowadzi jednego swojego bohatera, jedną postać. Natomiast trzecia osoba prowadzi 2 bohaterów naraz.
I jak grałam właśnie w to w trzy osoby z moją ekipą, to właśnie ja byłam tą osobą, która ogarniała dwie postaci na raz. I powiem wam, troszkę zabijało mi to dynamikę tej rozgrywki, bo ta gra jest bardzo szybka, tak? To jest takie pyk, pyk, ruch, atak, tak w uproszczeniu mówiąc. Natomiast w trzy osoby, nie wiem, to jest może kwestia, wiecie, mojego jakiegoś nieogarnięcia do końca i nieznajomości jeszcze tak talii super i tak dalej, ale w te trzy osoby to trochę takie zarządzanie dwoma postaciami, takie pamiętanie, którą już robiłam ruch, którą teraz mam ruch, a jak ktoś mnie atakuje, to takie przemyślenie, co tutaj zagrać. Nie wiem, jakoś dla mnie to było zabijające po prostu taką dynamikę rozgrywki. Przeciwnicy też trochę dłużej musieli przez to czekać, no bo ja wykonywałam dwie tury tak naprawdę, a oni tylko po tej jednej, więc troszkę to kulało według mnie. Chociaż może to będzie zależało od ekipy i od ogarnięcia. No ale taki, wiecie, dla mnie leciutki minusik, leciutki, że jednak ta gra będzie lepsza na dwie osoby i na cztery osoby, ale nie skreślajcie trzyosobowej partii, może u was lepiej to siądzie, słuchajcie. Wspomnę chyba jeszcze o takiej jednej rzeczy. Ja zazwyczaj staram się nie mówić o wykonaniu, o wyglądzie, bo wiecie, to już jest kompletnie subiektywna rzecz, co się komu podoba, ale no tutaj muszę to wspomnieć. Życzyłabym sobie, żeby gry euro, w które najczęściej ja grywam, które mają dużo komponentów w sobie, które wiecie, jak weźmiecie w pudełku, to po prostu jest ciężkie. Życzyłabym sobie, żeby miały taki karton, w sensie taki, wiecie, grubość pudełka, jakie ma Unmatch. No to jest tak solidne, niesamowicie. Dodatkowo wypraska w środku, mega dopasowana na wszystkie komponenty, super po prostu to wygląda. Figurki bardzo fajne, karty, czuć w ręku, że są po prostu grube. Oczywiście jak ktoś będzie dużo grał, no to jak najbardziej może sobie to zakoszulkować, natomiast w takim pierwszym odczuciu, wiecie, jak wyjęłam z folii te karty, mówię, o kurczę, to są po prostu fajne, solidne karty. Mamy też te bakelitowe żetony pomocników, też super wykonane. Graficznie, no mi się podoba ten styl, no to już mówię, kto jak tam woli, ale wizualnie, no po prostu miodzio. Ta seria, bo to jest seria tak naprawdę, tak? Mamy tych pudełek na razie po polsku dwa, a za granicą jest tego o wiele, wiele więcej. No i Ogry Games oczywiście już tam mrugały oczkami do nas wszystkich, że te pudełka pozostałe, które są za granicą, będą również po polsku. Także ja bardzo, bardzo czekam na to, jak ta seria się przyjmie w Polsce. Mam nadzieję, że świetnie. I mam nadzieję, że po prostu będziecie grać w Unmatch, bo absolutnie warto. I Ogry będą po prostu z uśmiechem wydawać kolejne części. I ja mega czekam na część, w której jest Sherlock i w której jest Dracula. Co mam jeszcze powiedzieć? Kurczę, no grajcie, bierzcie Unmatch, grajcie jak najbardziej. Myślę, że to jest gra dla każdego, tak? Ja sobie absolutnie wyobrażam, że nie wiem, jak nie wiem, mąż z żoną, tak? Ojciec z synem. Absolutnie to jest coś, co każdy może odnaleźć w tym frajdę, bo prostota zasad, szybkość rozgrywki, taka chęć rewanżu jest w tym jak najbardziej, taka chęć spróbowania kolejnej postaci, jak się nią gra. No mega, mega sprawa. Pudełkowe jest 20-30 minut, no ale to tyle tak trwa właśnie. Także kurczę, Ogry, świetnie, że sprowadziliście to do Polski, świetnie, że polscy gracze mają możliwość po prostu kupna sobie polskiego pudełka. No tyle ode mnie, jeżeli chodzi o Unmatch. Jestem dość zachwycona, jak słyszycie po moim głosie. Tym tytułem kończę tego vloga, słuchajcie. Nie wiem, ile on trwa, bo jeszcze nie zaczęłam go montować. Mam nadzieję, że znowu nie za długo. No w każdym razie, słuchajcie, jak zawsze zapraszam was na Facebooka, na Instagrama, na Planszowe Newsy, gdzie możecie codziennie czytać o newsach ze świata gier planszowych. No a poza tym na YouTubie, jak słyszycie i widzicie, moje wygłupy we vlogach, a także poważne rozmowy Piotrka z wydawcami
oraz autorami gier i nie wiadomo z kim jeszcze, bo tam Piotrek, wiecie, rozkręca się niesamowicie. No i oczywiście w każdy czwartek, godzina 21 na Facebooku live'y Piotrek z Monią mają między sobą niesamowitą chemię, jak rozmawiają o grach, jak prezentujemy swoje topki, jak dogryzamy sobie wzajemnie, także można się i pośmiać, i coś fajnego dowiedzieć. Potem te live'y czwartkowe są przerzucane także na YouTube'a, więc można sobie z odtworzenia to jak najbardziej obejrzeć. Ja zawsze dorzucam czasówkę, no bo może nie każdy chce, wiecie, materiał godzinny czy dwugodzinny oglądać, ale macie czasówkę, więc możecie sobie kliknąć w to, co Was jak najbardziej interesuje. Dzięki, że jesteście z nami, dzięki za każdy, wiecie, subskrypcję, like i tak dalej, nie wiem, tak ponoć się mówi na YouTubie, że trzeba dziękować i prosić o to, nie wiem, ja jestem, wiecie, nowicjuszem w tym temacie. W każdym razie, dzięki bardzo, do usłyszenia i grajcie w planszówki.